No i oczywiście sobie tutaj musimy latać, bo jak żeby inaczej, no bo kurczę, pieczonek, gdyby nie latanie, no to ja bym się chyba w tej gierce nudził podczas tych ekranów ładowania. Tak więc fajnie, że twórcy coś takiego wykombinowali. Jak najbardziej na plus, podoba mi się to. No i jesteśmy sobie teraz w bambusowym tarasie, tak jak to sama nazwa poziomu wskazuje. Jest to poziom lub świat, który jest w takiej orientalnej tematyce, no bo jak widzimy, mamy tutaj takie trochę chińskie klimaty, takie chińsko-japońskie, azjatyckie. Wiecie, o co chodzi, nie? Myślę, że nie trzeba tutaj za bardzo tłumaczyć. Pyro, nosorogi gnębią nas przez cały dzień. Robotnice nie mogą zebrać bambusów i ukończyć śmigłowca, który zabierze cię na wieczorne jezioro. Próbowałam prosić je, by się wyniosły, ale nie da się z nimi rozmawiać. Okej, więc wygląda na to, że te pandy są gnębione właśnie przez nosorogów, czyli rajnoków, innymi słowy. No i naszym zadaniem to po prostu jest spowodowanie, by przestali ich gnębić, dlatego że oni nie mogą się skupić na swojej codziennej medytacji czy jakichś tam innych zabawach. Co masz nam tutaj do powiedzenia, ziomek? O Jezu. Okej, mieliśmy cutscenkę, dzięki czemu przez to, że żeśmy zaatakowali tego bawoła, czy nie wiem co to dokładnie było, to oni mogli sobie normalnie przesunąć ten kamlot, który zawadzał drogę. O, można z nimi pogadać, a przynajmniej jednym z nich. Przepchnięcie tego głazu wymagało wysiłku. Odpocznę chwilę, a potem wrócę do zbierania bambusów. A, dobra, no to zbieraj bambusy, jak najbardziej, polecam. I pozdrawiam, Piotr Frączewski. Kolekcja klasyki. Zapraszam i polecam. Piotr Frączewski. No i jedziemy z koksem, kurczę pieczone. Nas nie dogoniat. O, nas nie dogoniat. Ja się niczego nie boję. Dwight. Fajne imię, jak na smoka. Ej, proszę mi tutaj nie płakać. Ja ci tutaj daję komplementy, a ty płaczesz. Że masz bardzo ładne imię, no. No kurczę, masz unikalne imię, a ty jeszcze płaczesz z tego powodu. A nie chcę to. Dobra, w takim razie zobaczmy, co tutaj mamy. Oczywiście Sparks również będzie karmiony, albo Iskier. Aha, i teraz pomogliśmy im, żeby oni mogli nam tutaj most odpalić. Bardzo fajnie, też mi się to podoba. Skoczmy sobie tutaj. Również rajnoki nam się tutaj pojawiają, bo z tego co pamiętam, tu trzeba było dostać się do jajka. Tak jest, tam mamy jojka. O nie, nie doleciałem. Ale skambactwo w czystej postaci. Co to ma znaczyć? Nie zgadzam się, nie zgadzam się z tym. Odpalanie. Ciekawe czego, chyba zgaszonego peta. Wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że kuźwa nie mamy checkpointu. A nie, w sumie mamy checkpoint. Przepraszam najmocniej, bo nie rozpoznałem trochę tego miejsca. Tak więc, sorry, że tak powiem, już się poprawiam. Zapomniałem, że po, że tak powiem, zdobyciu jajka to mamy checkpoint normalnie. Tak więc, jak najbardziej przepraszam i chcę tutaj naprawić swoje błędne myślenie. No i teraz się za drugim razem udało prawidłnie doskoczyć. Dobra, więc zobaczmy, kogo tym razem uratujemy. I tak, od razu mówię na samym starcie, masz bardzo ładne imię i proszę nie płakać z tego powodu, bo ja lubię, że tak powiem, walić komplementami. Madison. No, całkiem ładne imię, nie powiem, że nie. No taki trochę smoko-piesek był, smoczko-piesek, no bo jednak zachowywał się troszeczkę jak psiur. Dobra, więc lecimy na Szczecin dalej w takim razie. Tutaj widzę, że mam już 25 życie, czyli nadrabiam stracone życia. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi i chcielibyście let's play również z prototypów Alf i Beth ze Spyro, to jak najbardziej piszcie w sekcji komentarzy. Pewnie tak czy siak nagram, ale jednak chcę znać wasze zdanie na ten temat, bo ze Crashem to już zrobiłem. Zrobiłem w końcu Crash of Draft of Cortex oraz Team Racing Alpha. A myślę, że Spyro również powinien dostać swoją jakże i tutaj szansę. Tym bardziej, że Spyro 3 wersja alfa jest dosyć ciekawą wersją gry.
Tak więc myślę, że nie byłby to głupi pomysł zabrać się za to. No i mamy tutaj dodatkowe życia. Co wy myśliście, że ja nie widziałem o tym? Jestem w ogóle ciekaw, ile żyć tutaj zdobędę, bo mówię, w przeciwieństwie do oryginalnej trylogii, to w Reignited Trilogy mam coś takiego, że zdobywam więcej żyć niż w oryginale, że na przykład w takim Spyro 1 maksymalnie miałem tam 30 ileś żyć, to w Spyro 1 w Reignited Trilogy miałem na przykład 60 albo 70 ileś żyć, więc to jest taka jakaś dziwna tendencja, powiem wam szczerze, ale to pewnie dlatego, że cała ta trylogia czerpie z jednego systemu, czyli systemu Spyro 2, no bo jednak Spyro 1 czerpie z systemu Spyro 2, no i Spyro 3 czerpie po części z systemu Spyro 2. Bo jednak w większości to życia dostawało się w Spyro 1 za te statuetki. Nie ukrywajmy tego, no bo to nawet nie jest żadna tajemnica. Zacznijmy od tego. Dalej, co tutaj mamy? Co tutaj się nam chowa? Co to ma znaczyć? A tu czasem nie było też ukrytych żyć? Znaczy wiem, że w tamtym miejscu były ukryte życie, ale tak się zastanawiam, czy tutaj też czasem czegoś takiego nie było. Bo coś mi się kojarzy, że było. Aczkolwiek pewności stuprocentowej nie mam, więc zaryzykuję stwierdzenie, że jednak może i nie było. Może i macie rację tutaj. Oj, spaliliśmy bambusy. Jak miło, jak fajnie. Dobra, tu mamy zakończenie poziomu. Tu mamy portal z trzecim osobnikiem, którego uratujemy dopiero w następnej krainie. A jest nim Bentley Yeti. Ale no niestety na razie Bentley'ego nie możemy mieć, tak więc no musimy się pogodzić z tym, że póki co sobie będziemy musieli radzić bez niego. I oczywiście co powraca ze Spyro 2? No jak żeby inaczej, no kurde, ta tajemnicza waza znakiem zapytania. I będziemy musieli ją ścigać teraz przez cały poziom. No oczywiście, bo to musiało również powrócić, co nie? Nie mogliście kurde sobie darować z tą wazą. I żeby nie było, ja absolutnie do tej wazy nic nie mam. Nawet szacunku, hehehehe. A tak na serio to po prostu nic nie mam. Po prostu uważam, że troszeczkę jest to czasami denerwujące szukanie tej wazy, ale to jest takie moje skromne zdanie, nie musicie się oczywiście z tym zgadzać. Możecie równie dobrze olać moje zdanie, ale moim skromnym zdaniem po prostu no nie lubię za bardzo szukać tej wazy, no nie będę tutaj owijał w bawełnę. Ogólnie w oryginale był glitch, który pozwalał latać sobie po tym poziomie, ponieważ mogłeś użyć glitcha z wodą i spowodowałoby to, że po prostu mógłbyś latać po całym poziomie. Aczkolwiek, no wiadomo, w Reignited Trilogy te glitche są zakazane i nie wolno z nich korzystać. Nu, nie wolno, po prostu nie wolno. Tak więc nie mamy tutaj dostępnych glitchy. A szkoda, bo były fajne, ale też staram się to rozumieć, dlatego że jednak wiecie, remake'i powodują jednak to, że wracamy do tych gierek z tą samą myślą, co wracaliśmy 20 lat temu, albo nawet jeszcze więcej, że po prostu przechodziliśmy gierki bez żadnego kombinowania, bez żadnego tutaj ułatwienia sobie na zasadzie jakichś glitch, czy speedrunów, czy innych tego typu rzeczy. Wiecie, o co chodzi, co nie? No i pięknie, udało nam się zabrać zaległe klejnoty. W sensie zaległe klejnoty z wazy oczywiście. Jeśli chodzi o ten poziom, to mamy 301 na 500 klejnotów, tak więc i tak zdobyliśmy bardzo dużo, jak na niezrobienie 100% w tym poziomie, przynajmniej na chwilę obecną. Bo na chwilę obecną niestety nie będzie takiej nawet opcji zrobienia 100%, z tego względu, że no nie mamy jakby tego trzeciego przyjaciela Spyro uratowanego. Albo po prostu jeszcze przed przyjaciela, no bo on jeszcze Spyro oficjalnie nie poznał. Ale sami wiemy, o co chodzi. Tak więc kończmy ten poziom. Dlaczego wcześniej na to nie wpadliśmy? Zaraz go uruchomię. Będziemy zaszczycone, jeśli przyjmiesz ten drobny wyraz naszego uznania. Tom i Jerry. Dobra, pudło, jednak to nie jest Tom i Jerry. Aj, kurde, myślałem, że jednak, ale jednak nie. Jednak, kurczę, gra postawiła na swoje. Aczkolwiek zanim skończymy ten poziom, to drobna korekta, zróbmy jeszcze jedną rzecz, która na nas tam czeka. A mianowicie ten ziomek. Oraz.
Gdzie on jest? Ja pamiętam, że on tu był. Gdzie on jest? Gdzie ten frajer? Nie ma go. A gdzie on polas? Jest! Jest i on, kurczę, we własnej osobie. No, piwi. Piwi, piwi, piwi. Tak się zastanawiam, czy by czasem nie zrobić jeszcze tego tutaj poziomu, który nam został, w sensie tej takiej specjalnej minigierki, no bo jak sami zresztą widzieliście przed chwilą, mieliśmy konfrontację ze złodziejaszkiem, co szczerze powiedziawszy jest trochę śmieszne, biorąc pod uwagę to, że w oryginale trzeba było naprawdę za nim latać, a tutaj to tak na dobrą sprawę, no sami widzieliście, jak to wyglądało, tak więc no tutaj jednak można śmiało postawić diagnozę, że oryginał jest zdziebko trudniejszy niż Reignited Trilogy. Więc dobra, zróbmy jeszcze ten poziom, ponieważ on nie jest długi. Pomóż nam! Moje przyjaciółki próbują wrócić do domu po długiej pracy w polu, a te podłe nosorogi ciągle ich przeganiają. Uratuj proszę te pracowite pandy. Z pewnością masz mnóstwo pilnych spraw, ale jeśli uda ci się znaleźć czas, wróć do mnie. Spyro, pomóż nam! Co wy myślicie, że ja serio pójdę sobie w drugą stronę? No nie bądźcie śmieszni. Skakuj na pokład, proszę. Tylko pamiętaj, masz uwędzić nosorogi, nie pandy. Tak więc lecimy z koksem. Więc naszym zadaniem teraz będzie namierzanie celownikiem. Tak jest. I będziemy musieli tych nosorogów oczywiście zrzucić. Ponieważ pandy niestety nie będą mogły pracować sobie, a one są, jak wiemy wszyscy, bardzo pracowite i one bardzo pracują ciężko i tyrają wręcz w kamieniołomach, więc warto byłoby się zainteresować sprawą i zrzucić tych nosorogów, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, na razie wszystko w porządku, wszyscy zostali bardzo ładnie tutaj pokonani. O! Tu zostało pokonane. W sensie ten nosoróg został pokonany. Ten też. A, coś mi tu właśnie śmierdziało, bo tak się przez chwilę zastanawiałem, co jest grane, dlaczego ten. Dlaczego. Czy to już miał być koniec poziomu, czy co? Dlatego takiego miałem przez chwilę mindfucka. Ale jednak nie. Jezu, tutaj są! Nie zauważyłem ich! O nie! Jeśli spróbuję, Spyro, pomóż. Ej, naprawdę ich nie zauważyłem! Co jest grane? Jeden padł, drugi też. Nice! Udało się, zapobiegliśmy temu. O, tam jeszcze lecą. Proszę, weź to błyszczące jajo! Przyniesie ci szczęście! Rdzewek, o nie! Ale patrzcie, rdzewek się cieszy, więc to chyba dobrze. Chociaż biorąc pod uwagę, jaką ma kokardkę na głowie, to powiedziałbym, że jest to ona, aczkolwiek, no nie wiem, no w świecie Spyro to może mieć inne jakby znaczenie. Tak więc tak, brakuje nam jednego jajka i nie mamy w zasadzie klejnotów. Tak więc wiem już, gdzie dokładnie zgubiliśmy te klejnoty oraz jajko, więc na razie możemy pożegnać sobie ten poziom i kiedyś tam do niego wrócić. Tak więc lecimy do domu! Patrzcie na tego Spyro, zobaczcie jaki on jest skupiony, patrzcie jaki on jest podekscytowany, wie co się będzie zaraz kroiło. On doskonale o tym wie. A mianowicie będzie się to kroiło, że wróciliśmy do ogrodu w południa. No jak żeby inaczej. Trzy poziomy z 8 na razie mamy zaliczone. Mamy 31% gry oraz 2 godziny i 7 minut, jeżeli chodzi o save i 5 sekund. Oraz prawie 4000 klejnotów na 15048 jajek oraz 29 żyć. Czy mogłoby być naprawdę jeszcze piękniej? Oczywiście, że mogłoby być. Zanim jednak uratujemy Sergeant Birda, to zróbmy jeszcze inny...
Chociaż... Dobra, nie. Róbmy jeszcze inny poziom. Bo z tego co pamiętam, w tym poziomie go jeszcze nie było. Upiorne bagno! Gdy zobaczysz drabinę lub ścianę do wspinania, wskocz na nią i chwyć się szponami. Okej, okay, dzięki za radę, Hunter, albo łowca. A przecież będę na ciebie Hunter mówił, wiadomo dlaczego. I teraz lećmy w tamtą stronę. Au! Okej, jesteśmy w poziomie i już na samym starcie zdobywamy klejnocik i mamy informację, że musimy 4 świeczniki zapalić. No cóż, ciekawe czy ktoś teraz umarł w takim razie, skoro musimy 4 świeczniki zapalić, bo to jest dosyć interesujące. Dodatkowo mamy 500 klejnotów do zebrania oraz 6 jajek. No myślę, że nie powinna was zdziwić liczba jajek do zebrania, bo zwykle mamy po 6 jajek w poziomach, tak więc zobaczmy o co chodzi. Bestia niczym bies! Czekałem tu jak ten pies, byś pomoc chciał nieść! Tak. Postacie w tym poziomie będą porozumiewały się tak zwanym specjalnym językiem. Jest to język Haiti, Haiku, chyba jakoś tak, Haiku albo Haiti. Jest to język, który ma za zadanie nam przekształcić, a raczej przedstawić każdą wypowiedzianą kwestię przez tak zwany wiersz i rym. Tak więc nie zdziwcie się, jak postacie tutaj będą mówiły do nas rymami, ponieważ będą chciały przedstawić to w jak najbardziej elokwentny sposób. I jak najbardziej, oczywiście jestem jak najbardziej za, to chciałem powiedzieć. Za dużo jak najbardziej w jednym zdaniu, trzeba ograniczyć to słowo jak najbardziej. No i przy okazji mamy 30 życie. Czy mogłoby być piękniej? Oczywiście, że tak. Mogłoby być. Mógłbym mieć teraz żyć 50 na przykład. Tak więc tak się będzie prezentował ten poziom, że oni będą się porozumiewali z nami właśnie takim językiem, czyli ten Haiki albo Haitu. Nie, chyba to jest Haiki. Dobrze, chyba na początku mówiłem. Zresztą, chyba raz wam wyświetlę tekst, jak to dokładnie powinno się mówić, żebyście mieli kontekst. I tak, pamiętam o tych świecznikach, nie musisz mi gro przypominać, wiem o co chodzi. To już w ogóle 4 poziom jest, a my mamy zaraz godzinę sesji, tak więc... Wydaje mi się, że ten świat trochę szybciej nam pójdzie niż świat numer 1. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Tu mamy oczywiście skrzyneczkę, którą możemy sobie odblokować, aczkolwiek na razie nie możemy jej za bardzo. W sensie wiecie, możemy ją odblokować w tym poziomie normalnie, nie musimy się wracać, aczkolwiek na chwilę obecną nie mamy klucza, który by spowodował otworzenie się tej skrzynki, tak więc... No, nie widzę na razie sensu. O, tak to powiem. Tam u góry jajko mamy. Kurde, wszędzie jajka, dosłownie. A jeszcze niedawno, kurde, chcieli sobie niektórzy, co po niektórzy, robić sobie jajecznicę z tych jajek, tak więc, no, nie żebym tutaj chciał się czepiać, ale, no, mieliby teraz idealny wręcz, idealny powód do zrobienia sobie jajecznicy. Może warto byłoby teraz tutaj wrócić i zdobyć tamto jajko, które bym ominął, tak nie żeby coś. Michał, ej, to ja! Halo, halo, co ja tutaj w ogóle w tej grze robię? Halo, co to ma być? Czemu ta gra przebija 4. ścianę? Co to ma znaczyć? Przecież ja nie występuję w tej gierce. Halo, czy ja czymś nie wiem? No, jest i ten śmietnik, kurde. Ja pierdzielę, no jeszcze ciebie tutaj brakowało. No ale dobra, mów teraz ty swoim jakże ponętnym głosem. Rygle na wrotach, tylko moc, co w klejnotach, rozewrzeć je zdoła. Krocafuchs, smoku, na klejnoty czekam od roku. Dawaj, obi boku. Dawaj, obi boku, co? A weź se, kurde, nie wiem, wsadź te swoje
tekściki wiesz gdzie. Jaj więcej znajdzie ten, kto mądrze wybiera, a nie jest sknera. Powinszowania, koniec już rymowania, pęka mi bania. Pęka mi bania. No bo jak jesteś takim ćwierćmózgiem, no to nie ma co się dziwić, że ci IQ spada. Poza tym radzę ci zważać na słowa, kolego, bo to ty jesteś tutaj, że tak powiem, najbardziej największą sknerą, tak więc radzę ci zważać na słowa, bo nie porównuj mnie do siebie, bo ja i ty to w ogóle nawet nie te same światy jesteśmy, tak więc zważaj lepiej na słówka, Molibugs. Albo bankier. Mówmy do ciebie raz tak, żeby ciebie jeszcze bardziej zdenerwować. Czemu by nie?